12-13. Zobaczmy sobie szybciutko, co możemy trafić w tej serii. Tak wygląda box. Tak wygląda otwarty box. I za chwileczkę zobaczymy sobie, co możemy tutaj trafić. 5 kart z autografem gwarantowane w boksie, 15 kart w paczce. Jedna paczka w boksie, oczywiście jest to produkt premium. I teraz zobaczmy sobie pokrótce fotki, jakie karty możemy tam znaleźć. Oczywiście base'y na początek. Bardzo ładnie wykonane, grube karty. Tak wyglądają karty one of one, czyli karta właściwie black. Cała czarna, stamper one of one. Jedna na świecie. Każda podseria w tym produkcie ma właśnie takie karty black one of one, a więc możemy je trafić. Oczywiście nie muszę mówić, jaką one mają wartość. Na pewno są warte spore pieniążki. No i tutaj mamy już przykładowe autografy, tak jak wspominałem. Jest tutaj bardzo dużo legend. Także również takich zawodników, których niekoniecznie znamy czy pamiętamy. Tu widzimy Len Elmore z New York Knicks. Bob McAdoo to bardziej znany zawodnik, natomiast jest cała masa graczy. Bob Love, cała masa graczy, których znamy nieco mniej lub wcale. Tutaj widzimy Kempi Russell z Cavaliers czy Walt Bellamy, naprawdę legendy. Bailey Howell czy Jerry West, wiadomo, Jerry West, pan Logoman, to legenda znana, natomiast tak jak wspomniałem, jest tu bardzo wiele kart zawodników, którzy nie są szerzej znani, natomiast tworzyli historię NBA i możemy trafić tutaj w nich, w tym produkcie ich autografy. Także zawodnicy, którzy niedawno zakończyli karierę, Yao Ming, Gary Payton, Clyde Lovellet, Gail Goodrich, Larry Bird, Tony Kukoc, naprawdę Dominic Wilkins, jest tutaj cała masa świetnych graczy do trafienia w tym produkcie. Autografy wszystkie są limitowane. Julius Irving, Dominic Wilkins, Mark Price, Chris Mullin, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Grant Hill, Scottie Pippen, no naprawdę Magic Johnson. A więc jest tutaj całe spektrum graczy. Tu widzimy autograf one of one Michaela Coopera. Jest także cała plejada aktualnych supergwiazd: Kevin Durant, Kobe Bryant, Blake Griffin, Kyrie Irving, także naprawdę Kobe Bryant widzimy, Vince Carter, David Robinson czy Larry Johnson. I także karty rookies aktualnych graczy, którzy tworzą Bleach NBA: Kawhi Leonard, Michael Kidd-Gilchrist czy Iman Shumpert, Terence Ross, Kyrie Irving, oczywiście Anthony Davis. Także naprawdę tutaj można trafić świetne karty. Bardzo dużo autografów gwarantowanych w boksie, bo aż 5 na 15 kart. Widzimy paczka Kobe Anthology w każdym boksie, oczywiście do trafienia. Przy okazji zapraszam Was serdecznie na nasz profil na Instagramie. Możecie sobie, kto nie ma, to zapraszamy serdecznie do założenia. Kto ma, może nas śledzić i obserwować. Wrzucamy tam ciekawe zdjęcia, które nie wszystkie publikowane są na Facebooku, a więc serdecznie zapraszam. To nasza ostatnia zdobycz, ale to w osobnym filmiku. Natomiast teraz zabieramy się za otwieranie boksa 12-13 Panini Momentum. Zapraszam. Dzisiaj otworzymy sobie boksa z serii Panini Momentum. Jest to nowa seria, która pojawiła się u nas w sklepie. Mamy tutaj case'a, fabrycznie zapakowany cały case z tej serii 12-13 Panini Basketball Momentum. Jak widzimy, w case'ie znajduje się 10 boksów, jedna paczka w boksie i 15 kart w paczce. Tak wygląda specyfikacja tego produktu, a za chwileczkę zobaczymy już, jak wyglądają boksy, jak wygląda ten produkt w środku. Zetknijcie sobie. Tak właśnie wygląda ten produkt. Ok,
produkt, można powiedzieć, taki bardziej ekskluzywny produkt premium. Weźmiemy sobie jednego z tych boksów, wylosujemy. Oczywiście to jest tutaj loteria, co trafimy, w którym boksie. Jak wiadomo, no powiedzmy, niech będzie ten boks. I za chwileczkę zobaczymy, co trafimy. Tak wygląda boksik. Oryginalnie zapakowany, zafoliowany boks. Oczywiście hologram NBA. 2012-2013 Panini Momentum. Jedna paczka w boksie i 15 kart jest w paczce. Nie ma w tej serii kart Game Use, są tylko karty z autografem jako hity. I tych kart z autografem tutaj na boksa powinno być 5, także na 15 kart, które tutaj trafiamy, będzie 5 autografów. Zaraz zobaczymy, jak ten boksik się tutaj otwiera. Jest boksik, jest Kyrie Irving na okładce od wewnątrz, od wewnętrznej strony. Tu mamy paczkę Kobe Anthology z kartami Kobe'ego Bryanta. Ale mamy już praktycznie cały set z tej paczki, z tej serii, więc nie będziemy już jej otwierać. Chociaż oczywiście może tutaj być hit, może być tutaj autograf lub karta numerowana, natomiast dla nas liczy się ta paczuszka. Jest bardzo gruba i bardzo ciężka. Za chwileczkę zobaczymy, co w niej uda nam się trafić. Postawimy sobie boksa i zaczynamy. Panini Momentum 12-13 jest to seria z końcówki poprzedniego sezonu, natomiast jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o karty, dlatego że można tutaj trafić bardzo wiele kart legend NBA. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem właśnie tego typu kart, czyli starszych zawodników, no to naprawdę jest to produkt dla niego, chociaż oczywiście też cała masa superstarów i gwiazd z młodszego pokolenia również jest tutaj do trafienia. Jest Kobe Bryant, jest Kevin Durant, jest oczywiście Kyrie Irving, także na pewno są tutaj dobre hity do trafienia, więc zobaczymy, co nam uda się wylosować. Jose Calderon rozpoczyna, tak wyglądają karty base z tyłu, jak standardowo krótkie informacje o zawodniku, statystyki, informacja o tym, że nazwa serii, informacja o tym, że karta została wydrukowana w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie karty oczywiście są made in USA. Tak więc jest to produkt dedykowany tylko i wyłącznie na rynek amerykański. A więc karty base tak wyglądają. No, trzeba przyznać, że ładnie wykonane. Ciekawy design. Marcus Morris. Steve Novak. Następny. Paul Pierce. I Dave Debuscher, to są karty base. Mamy tutaj jeszcze z tyłu Clay Thompson, Alan Houston. I tu już są, zdaje się, autografy. Nie, jeszcze jeden jest Kylo Quinn z Orlando Magic base. A więc mamy już 2, 4, 6, 7 kart base. I to jest ósma. To jest ósma. I jeszcze jest Rolando Blackman z Dallas Mavericks base. I jest jeden na boksa. Przeważnie jest jedna karta limitowana, czyli paralel lub insert. My trafiliśmy Myers Leonard z Portland Trail Blazers. I jest to karta limitowana do 49 sztuk, widzimy limit 20x49, seria się nazywa Drive, a więc jest to insert limitowany. No i mamy autografy. Steve Smith, Monumental Marks otwiera nam
boxa, jeśli chodzi o hit, 52/99. Autograf Steve'a Smitha, limitowany do 99 sztuk. Następna karta z autografem Zaza Pachulia, 28/99, również limit 99 i również seria Monumental Marks. Alan Anderson, limit 49, wersja Blue, Toronto Raptors, 49, 24/49 i karta rookie, Momentos Rookies, Isaiah Thomas, Sacramento Kings. Nielimitowana, ale chwileczkę, bo mamy tu jeszcze jedną kartę. Do 199 Jim Jackson, Dallas Mavericks. Bardzo ładny autograf Jima Jacksona. A więc zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o już rozpakowany produkt. Trzy autografy: Monumental Marks, Alan Anderson, Zaza Pachulia, Steve Smith, limit Mirsa Leonarda, Jim Jackson do 199 i Isaiah Thomas, Sacramento Kings, karta rookie, nielimitowana. Nielimitowana, no i karty base, które już widzieliście, jak wyglądają, także tak wygląda ten produkt. Oczywiście w każdym boksie inne hity, możemy tutaj trafić naprawdę świetne karty i bardzo wartościowe. Tak jak wspominałem, jest Kobe, jest Kyrie, jest Kevin Durant, jest masę innych zawodników, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, jest Larry Bird i tak dalej, więc jest to na pewno produkt godny polecenia. Tak wygląda już rozpakowany przez nas boks. Więc polecamy Wam serdecznie ten produkt, na pewno warto go otwierać i poszukiwać wartościowych i drogich i rzadkich kart, także polecamy Wam serdecznie i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnej relacji. Cześć, tu Hoops.pl, mamy jeszcze dla Was jeden boksik z tej serii Panini Momentum 2012-13. Już jedna relacja za nami, natomiast teraz otworzymy sobie jeszcze jeden box. Zobaczymy, co znajdziemy w środku. Oczywiście hologram NBA. Opis produktu z tyłu. 15 kart w paczce, jedna paczka w boksie. Tak wygląda ten produkt. Paczuszka Kobe Anthology oczywiście. I tutaj już główna paczka. Ok. A więc tak, 15 kart w środku. 5 autografów. I za chwileczkę przekonamy się, czy dopisze nam szczęście tym razem, czy nie. Paczuszka. I zaczynamy. Jared Dudley, Phoenix Suns, Jared Salinger. Niektóre karty są troszeczkę posklejane ze sobą. Jared Salinger, Nicolas Batum, Trailblazers, Zach Randolph, Draymond Green, Golden State Warriors. Z tyłu mamy jeszcze Jamira Nelsona z Magic. I teraz już zaczynamy. A nie, jeszcze jest karta limitowana. Quincy Miller do 49. Denver Nuggets limit 49. I zaczynamy karty z autografem i otwiera. Otwiera Charlie Ward do 25. Super.
New York Knicks. Chyba tego zawodnika nikomu przedstawiać nie musimy. Charlie Ward 02 przez 25, a więc bardzo niski limit. Charlie Ward Monumental Marks, autograf numer 1. Kolejny autograf to Anthony Mason. Wow, również świetny zawodnik. Również zawodnik, który występował w Nowym Jorku. Limit 99. Anthony Mason i Charlie Ward. Dwóch oldschoolowych graczy. Bardzo fajne nazwiska. I kolejny autograf. Rookie Momentos Enes Kanter z Utah Jazz. To jest karta nielimitowana. Enes Kanter. Tak wygląda ta karta. I mamy tutaj jeszcze... Ach, tu jeszcze są basy. Jest Chris Mullin z Golden State. Jest jeszcze Oscar Robertson. Bardzo ładna karta. Base. Ale fajny zawodnik. Oscar Robertson i Chris Mullin. No i zostały nam dwa hity. DeMar Carroll z Utah Jazz, limit 149. Monumental Marks, autograf. I mamy kartę Redemption, jak widzimy. Redemption. Marshawn Brooks. Karta Rookie. Momentos Rookies, czyli to będzie taka karta jak ta Enesa Kantera, tylko Marshona Brooksa z Brooklynu. Karta oczywiście również z autografem. Będzie to ta sama seria Momentos Rookies Marshona Brooksa. Po prostu jest to karta Redemption, a więc musimy zdrapać ten kod. Zarejestrować się, wpisać go na stronie PaniniAmerica.net w zakładce Redemptions i po prostu czekać, wybrać opcję. Standardowo jest to 4 lub 8 miesięcy, wybieramy oczywiście zawsze tą krótszą, czyli 4 miesiące czas oczekiwania, ale z reguły trwa to o wiele szybciej i po kilku tygodniach, po miesiącu, czasami po dwóch. Wszystko w zależności od tego, czy producent ma już wyprodukowaną tę kartę, czy jest ona podpisana przede wszystkim przez zawodnika. Jeżeli tak, to wysyłka trwa dosyć krótko i wtedy otrzymujemy tę kartę listem bądź kurierem, w zależności czy jest to, jaki to jest zawodnik, jaka karta. Lepsze karty wysyłane są kurierem FedEx, natomiast te słabsze pocztą amerykańską otrzymujemy bezpośrednio do domu, ale to już pewnie wiecie. Natomiast przypominamy to jeszcze za każdym razem, dlatego że często pytacie nas o karty Redemptions i niektórzy po prostu błędnie interpretują, myślą, że to jest zwykła przekładka, jakie trafiają się w boksach, czyli na przykład o takie coś, biała tekturowa przekładka. Natomiast to jest oczywiście śmieć, a to jest karta Redemption i ona upoważnia Was do właśnie otrzymania od Pani Ameryka karty z autografem, zazwyczaj z autografem. A więc tutaj karta Marshona Brooksa, autograf numer 1, autograf numer 2 Anthony Mason, limit 99. Fajny zawodnik. Starsi kibice na pewno pamiętają go doskonale. Podobnie jak zresztą Charlie'ego Warda. I tutaj już mamy bardzo niski limit. 25 sztuk na świecie takich kart. Monumental Marks. Charlie Ward. I jeszcze DeMar Carroll do 149.
oraz Henesh Kanter Rookie. A więc mamy nasze 5 autografów. Mamy jeszcze również Kinsey Millera limit 49 serii Arrive. W każdym razie jest to seria insertów limit 49. Do tego mamy kilka fajnych card base. Najlepsza chyba z tego wszystkiego jest karta Oscara Robertsona. Tak wyglądają base'y z tej serii. Są naprawdę ładnie wykonane, złote zdobienia kart. Dosyć grube jak na karty base również. A więc to są zdobycze z Panini Momentum 2012-2013. Kolejny boksik za nami, a więc podsumowując, bardzo fajny produkt, bez bardzo dużych hitów jak na razie u nas, natomiast bardzo fajne karty trafiliśmy. Te największe hity czekają na Was. Boks dostępny w naszym sklepie hoops.pl. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Znakomity prezent, znakomita frajda dla każdego fana koszykówki i oczywiście dla każdego kolekcjonera kart NBA również. Niesamowite przeżycie, także polecamy serdecznie. Otwierajcie, podsyłajcie nam hity, co trafiliście w boksach od nas. I słyszymy się już w kolejnej relacji, która zapewne niedługo. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć.